Witajcie, troszkę wieje, ale mam mięty, mam rozchodniki, które sobie ładnie kwiatuszki puszczają. No mięty niestety nie kwitną, a zapachu nie ma, ale jest jeszcze ktoś inny. O, konwaliki się zbierają. Troszkę dalej, tu mamy oczywiście farbownika hiszpańskiego, który kwiatkami sypie, ale robiny, czyli bodziszki cuchnące, też kwiatkami sypią. Ja spróbuję tak bliżej, może któryś uda się. O, to są takie malutkie kwiatuszki bodziszka. Stanowisko starych bodziszków, dziurawców barwierskich. Przyjrzymy się dokładnie. O, popatrzcie, zaczynają już powolutku kwitnąć. A tu są jeszcze zeszłoroczne owoce. To jest dziurawiec barwierski. Czyli widać, że to są miejsca, resztki z czyjegoś ogródka. Ale mamy też jeszcze kochanicę. O, widzicie? Tak. Tu jest kochanica. A za plecami widzę, że mi się porzeczka pałęta. O, tu mamy jeszcze porzeczkę kwiatuszków. Nie widzę, ale zapewne kolejny z moich gości. Już widzieliście go, jak był malutki. Proszę, i sobie tutaj w górę pnie pędami. Za niedługo zakwitnie. Orlik ładnie nam się prezentuje. A na tej polance tu widzę, że pięknie się nam rozsiały drakunkulusy, czyli traganki. O, ten taki ładny, solidny. Dalej następny, następny i następny. Aj, fajnie. Przy tej kępie troszkę gruzu, pokrzyw, trawska, oczywiście czyściec leśny, a między nimi mamy piękne fiołki niepachnące, czyli fiołki psie. No, kolejna sterta gruzu. Tu widzę, że nam się też jakiś z bodziszków ozdobnych, ale jeszcze kwiatków nie ma. Natomiast tu też kępa, maczka walijskiego, też kwiatków nie ma. Będzie co oglądać później. Jakby tu się troszkę wspiąć między pokrzywami i znajdujemy kolejnego gościa. No, w tym roku chyba nie zakwitnie, ale w przyszłym, jeżeli ktoś nie wyrwie, to zapewne. Poniżej trędowników cała masa. Między pokrzywami i trędowniki. Właśnie spore jedne kwiatuszki. O, mamy tutaj miodunkę plamistą. Tu też. Te różne kwiatki, to jest tak, najpierw są czerwone, a im są starsze, robią się fioletowe. Dlatego czasami niektórzy myślą, że to są dwa różne kwiatki. A tu widzę też potężna. O, piękne. Piękna miodunka plamista. O, troszkę barzołów, ale wlazłem w barzoły, żeby wam pokazać złotego archanioła. O, jest. Gajowiec żółty. Inaczej jasnota gajowiec. Inaczej jasnota żółta. O, proszę. I sobie tu. I tu też kwitną. Także po prostu wystarczy się porozglądać. Teraz wszystko strzela w górę, rośnie, rozkwita na potęgę. Kolejne dzikie ostępy. Mamy tutaj obrazków plamistych, potężną łachę i takie dzyndzle. O! Wypuszczają na potęgę kwiaty. Takie, o, zgrubiałe, widzicie? Tak, potem się otworzą. Na pewno już widzieliście kwiaty obrazków plamistych. O, a ten to lada moment się otworzy. O, chyba. O, popatrzmy sobie. Jest, lada moment jak się otworzy. Jeszcze go zostawimy. Niech sam to zrobi. Tak sobie chodzę po lesie. Ptaszyska sobie
drą, idę taką ścieżką starą i się zatrzymałem. Popatrzcie, postaram się, o może się da, to jest sit leśny. Rok temu go spotkałem w tym miejscu i widzę, że znowu sobie ładnie wyrasta. No i mamy tutaj wyrastającą ładnie, prężnie naparstnicę. To ma takie fajne listeczki. O, troszkę inaczej jest to niż u dziewanny. Tu widzicie długie ogonki. To jest zeszłoroczna siewka. A tu widzę jedną z pannic. O, takich dostojnych już. No, jak widzicie, potężna rozeta. No i mojej wielkości, o, nawet wyższy. Zeszłoroczny pęd. Piękna naparstnica. Zatrzymałem się tutaj, by wam pokazać. Mamy zeszłoroczne badyle, suche. Nikt tu nie chodzi, nikt tu nie przeszkadza. Im by rosły. O! Stasie leśne. Czyli czyściec leśny. Stachys sylwatica. Takie ładne poletko. Między nimi siewki barszczutem polistnego, jak widzimy. Troszkę nam się jaskrów pałęta, ale właśnie czyśćce dominują. Czyli nikt im tu nie przeszkadza i sobie spokojnie rosną. I kolejna odsłona. Znowu pietruszka aleksandryjska. Tu widzicie, jest niewiele niższa ode mnie. Macie piękne kwiaty. Oczywiście żuki. Nic innego. Widać wyraźnie, jakie są liście. Teraz popatrzcie. Tak. Pochewki liściowe. Mocna, bruzdowana łodyga. Tak, potężne pochewki liściowe. Z małymi takimi, o, przylistkami. To są dorodne pietruszki aleksandryjskie, inaczej Aleksandry. Przewłoki czarne. Tu też rosną sobie. To jest dosyć popularne zielsko dziko rosnące na terenie brytwanny. Tak, zatrzymałem się tutaj na chwilę. Taka dróżka na uboczu, gdzieś tam w tle. Jak widzicie, szaleją jak zwykle hiacynty. Ale chcę wam pokazać, o to. To jest kolcolist, czyli gorse. O, pięknie go widać. Jeżeli jest niepokojony przez człowieka, potrafi wyrosnąć do tak pięknych, majestatycznych i potężnych rozmiarów. Jest ich tu kilka. Są piękne i kłujące. Zamiast liści mają kolce, czyli kolcolisty. No i jakby nie, między trybułą, jak widzicie, maluńki bluszczyk, kurdybanek, mało go jest. Natomiast podoba mi się kto inny. Tutaj przyjrzymy się, brązowa dupka. To jest trzmiel kamiennik. Teraz sobie odpoczywa.